Zastanawiam się, czy być miły, czy jednak szczery. Bo to, że Lutek Zbytowiec jest tutaj w roli gospodarza, to jest zdecydowane faux pas kierownictwa Olimpii Grudziądz, bo to nie jest postępowanie z duchem sportu i fair. Odnośnie spotkania dzisiejszego, wydaje mi się, że kibice mogą być zadowoleni, bo mecz był żywy, mecz był obfitujący, wiele sytuacji podbramkowych. My chcieliśmy pokazać futbol atrakcyjny do oka, a nie destrukcyjny, tak jak to się spodziewali goście na stadionie w Grudziądzu. Wydaje mi się, że remis jest wynikiem sprawiedliwym. Być może trener ma niedosyt, ja też, jeśli trener ma niedosyt, taki mam, ale wydaje mi się, że w sytuacji gdzieś było porówno i wracamy. Wszyscy widzieliśmy mecz, ułożył nam się w sposób taki dość trudny, tak? Szybko stracona bramka wprowadziła dużo nerwowości. Błąd w komunikacji młodego Białackiego z Robertem Szczotem spowodował, że przeciwnik zdobył bramkę, doszedł do sytuacji bramkowej, no i ta poprzeczka podniosła się wyżej. Startowaliśmy od pułapu 0-2, sumując ten dwumecz. No i też to powiedziałem chłopakom w szatni, tak? Gdzieś bramka z kolei przez nas zdobyta, wśród karnego przez Marcina Kaczmarka, dała wiarę temu zespołowi, dała nadzieję, że można grać dobrze, że można realizować założony wcześniej plan, No i ta gra wyglądała już dużo, dużo lepiej. Trochę, że tak powiem, no, czy niedosyt, pan trener powiedział o niedosycie, no na pewno jak się nie wygrywa, to zawsze się ma niedosyt i gdzieś tam nawet widzi się to światełko, że było się tym zespołem lepszym. Ja tu nie chcę oceniać, to był lepszy, to gorszy, bo to kibice nie oceniają. Ja z sportowego punktu widzenia żałuję tylko tego, że mając prowadzenie 2-1 w takiej fazie meczu, straciliśmy bramkę z tego fragmentu, tak? Dwa zespoły kryły w podobnym schemacie, można powiedzieć, w pewnej strefie i jedni potrafili czysto dojść do sytuacji bramkowej w przypadku bramki dla Bytowi, Surdykowski na czysto zdobył gola, a inni nie, tak? No i tu jest jakiś problem i tu musimy nad tym na pewno popracować. Czeka nas kolejny mecz już we wtorek tu na tym obiekcie, dlatego jakiś pozytyw na pewno jest z tego spotkania, bo widać było, że gdzieś tam ta gra się lepiej już zazębia i myślę, że trzeba być troszkę cierpliwym, żeby czekać na efekty tej naszej wspólnej pracy, bo nieraz to się bliżej przeciera, niż by się każdemu to mogło wydawać, że od razu wchodzi się w sezon i wszystko się układa jak najlepiej. Oczywiście też bym sobie tego życzył. Niestety w naszym przypadku tak to nie jest.